Jeśli podobał Wam się Resident Evil 2 Remake, to chyba nie trzeba Was długo zachęcać do remake'u czwórki. Rozpatrując te ostatnie remake'y jako swoistą trylogię, tak omawiana dzisiaj czwórka jest taką idealną częścią trzecią trylogii. Udoskonala pomysły poprzedników, proponuje kilka własnych rozwiązań, no i generalnie wszystkiego jest więcej, lepiej i mocniej. Po prostu bardzo dobra gra. Ale jeśli tak jak ja dorastaliście z oryginalną czwórką, jest to dla Was gra dzieciństwa, zakrawająca wręcz o ideał i na start skreślacie ideę odświeżania klasyka jako skok na kasę, no bo jak to, to wcale się nie zastarzało, to ten materiał jest dla Was. W ogóle, sorry, nie wiem co mnie wzięło z tym skakaniem i wychodzeniem do kadru, ale chciałem to jakoś urozmaicić. Bo przyznam, byłem wobec Resident Evil 4 Remake sceptyczny, a jest to teraz jedna z moich ulubionych gier z serii. Nawet się w kilku momentach bałem, nawet było trudno. Zginąłem parę razy na normalu i parę razy czułem, że chyba brakuje mi amunicji, kiedy w oryginale mój ekwipunek przeważnie wygląda tak. I być może wiem, jakie pytanie teraz Wam się ciśnie na usta. Czy znowu to zrobili? Nie, bo czegoś takiego jeszcze nie robili. A dobrze, że zrobili. Super wstęp. Oryginał Residenta 4 jak na swoje lata był rewolucyjny. Z kilku względów. Po pierwsze, dał serii niesamowity powiew świeżości, kiedy na przełomie Nemesisa i Code Veronica marka powoli zaczęła zjadać własny ogon. Po drugie, była to po prostu świetna i przemyślana gra, która na lata ukształtowała trzecioosobowe strzelanki, szczególnie na konsolach. Fakt, że Cliffa Bleszyńskiego ponoć przy Gears of War inspirował właśnie ten tytuł, a wiele gier wyglądało potem bardzo podobnie do RE4, mówią chyba same za siebie. I po trzecie, co chyba najważniejsze, owszem, Resident 4 na papierze niby był horrorem. Mieliśmy czuć napięcie, mieliśmy ciągle być w ruchu i czuć się przytłoczeni. Tak gameplay był skonstruowany w taki sposób i miał na tyle głębi, że można było nabrać w tym wszystkim skilla, nauczyć się z braku lepszego słowa grać ładnie. A jak się wreszcie nauczyliśmy, jak tak ładnie i skillowo grać, to było to szalenie satysfakcjonujące. Bo od, siadając do oryginału ponownie, mogliśmy zacząć walić headshotami na lewo i prawo, tak podchodzić do starć, by co jeden strzał odpalać kopniaki z półobrotu i fruwać na ekranie niczym baletnica. Mogliśmy poniżać przeciwników, na przykład zabijając ich drabiną, wciągać w ich własne pułapki, zabijać własnymi brońmi, czy nawet zestrzelić rzuconą broń. Minęło kilkanaście lat, a takie akcje nadal sprawiają mi chorą satysfakcję. Ogrywając ostatnio obok siebie pierwsze 5 godzin obu gier, tej z 2005 i tej nowej, początkowo bałem się, czy ten głębszy gameplay, który pozwalał na ładne granie, zostanie zachowany. Niepokój rósł zaś ze świadomością, że w sumie to remake 2 i 3 na bazie rozgrywki, której bazuje czwórka, to jednak coś zgoła innego niż rozgrywka z tej starej czwórki. I na szczęście w tym temacie twórcy wręcz spisali się na medal. Bałem się, że w remake'u będzie za łatwo na normalu, wszak narzekałem na to sporo przy chociażby Village, ale ojoj, jak ja pozytywnie dostałem tu po dupie. Remake jest szybszy, przeciwnicy bardziej nieprzewidywalni, pewne zmiany i nowinki, o nich za chwilę, potrafią dokopać weteranom. I choć okej, gra nadal bazuje na pewnych schematach sprzed kilkunastu lat i obowiązkowo trzeba nauczyć się grać z myślą o tych kopniakach, tak produkcja nie przechodzi się sama. To niby trochę to samo, ale jednak nie. Bo w remake'u raz jeszcze musimy nauczyć się tego gameplayowego tańca śmierci i tym razem układ taneczny ma nowe ruchy. Jak na przykład możliwość kontry, odbicie na przykład szarży widłami naszym nożem. Brzmi absurdalnie, wiem, ale jak już tego nauczycie, to można się poczuć jak w Sekiro. I o matko, jakie to jest przyjemne. Nawet, a może właśnie jeszcze bardziej, kiedy przypadkiem odpalisz kontrę przyparty do ściany, atakowany przez kilku przeciwników. A skoro mowa o nożu, ten, bardziej niż nawiązując do tego z oryginału, wokół którego wyrosły nawet challenge grania z samym nożem, zdaje się być naturalną ewolucją noża z remake'ów. W dwójce te się psuły, w trójce był niezniszczalny. Tu zaś mamy trochę tego, trochę tego. W trakcie gry znajdziemy psujące się gorsze jednorazowe noże, przydatne przy skradaniu, no nie mój ulubiony typ grania, ale miejscami przyznaję, faktycznie pasuje, czy wyrwanie się z uchwytu, oraz jeden taki wyjątkowy lepszy nóż, który można rozwijać i naprawiać. Raz jeszcze, zgodzę się, tylko detal, ale coś tam zmienia w ogólnym podejściu do rozgrywki. Poza samym nożem i związanymi z nim mechanikami jest jeszcze kilka pozornie drobnych zmian w tej grze względem oryginału, które jednak zebrane w całość wpływają znacznie na to, jak podchodzimy do rozgrywki i jak myślimy o graniu w ten tytuł. Ale no, nie będę Wam tutaj spoilował wszystkiego, bo samo odkrywanie tego jest dość dużą frajdą. W dużym skrócie jednak, stawiając obok siebie gameplay i mechaniki obu tych czwórek, tak ta nowsza jest ciut głębsza, bardziej skillowa i bardziej wymagająca. Ale to jeszcze nic. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak twórcy wykreowali i zmodyfikowali pewne elementy w remake'u. Czuć, jakby ta gra nie powstawała w próżni w stylu robimy to, co było kiedyś fajne, tylko że na nowym silniku. Widać, że przyglądano się społeczności, challenge'om, wieloletnim
taktykom graczy oraz temu, co działało i nie działało w klasyku. Przykładowo, co już jakiś czas temu gracze zauważyli przy demie, więc tu nie odkrywam Ameryki, remake usuwa pewną cheese'ową taktykę, która mogła pomóc w pierwszej walce w wiosce. Kiedyś wystarczyło tylko poczekać, ustawiając się w odpowiednim miejscu w wieży i tyle. Jeśli zaś w remake'u spróbujemy tak oszukać grę, chwilę po wejściu na wieżę, podłoga w wieży się zawali. No niby taki drobny smaczek, ale już na wstępie twórcy zdają się mówić do weteranów: nie, nie, nie znamy te numery. I takich właśnie momentów puszczenia oczka w stronę weteranów w tej grze jest całkiem sporo. Osobiście szanuję. Inne rozłożenie przeciwników w trochę innych, ale jednak bardzo podobnych względem oryginału lokacjach. Raz przeciwników nie ma tam, gdzie być powinni, innym razem są tam, gdzie nie powinni, a jeszcze innym razem mamy zupełnie nowe wyzwania w miejscach, które pierwotnie mogły być dość spokojnie. Często też z nowymi typami przeciwników, którzy zdają się tak pasować do całości, jakby od początku mieli być w grze z 2005 roku. I przeważnie sięgając po remake raczej nie patrzymy na layout przeciwników i takie drobne detale, to zdaje się być bez znaczenia, ale przez to, że pewne sceny i sekwencje z czwórki są tak kultowe, tak nawet właśnie drobne zmiany mogą wywołać niepokój u weterana, mogą doprowadzić do jakiejś dziwnej psychogierki ze strony twórców, przez co wydaje mi się, udaje się osiągnąć coś niesamowitego, że nawet jako weteran możesz się czuć zaskakiwany, tak jak nowy fan, który ma z tym światem kontakt po raz pierwszy. Do tego też swoją cegiełkę dokładają świetnie skonstruowane lokacje. Dygresja, choć podoba mi się to, co zrobił Final Fantasy VII Remake, gdzie z początku pierwowzoru, który starczał na około kilka godzin, zrobiono grę na 30 godzin i rozbudowano chyba najlepszą lokację z całej gry, tak miejscami twórcy trochę przesadzili. Czuć jakby ta rozbudowa była trochę na siłę, taki przerost formy nad treścią, który miejscami był kompletnie niepotrzebny. Patrząc więc na to, jak zmienia się chociażby ścieżka przed wioską i mały fragment za nią, bałem się, że twórcy Resident Evil 4 Remake pójdą w kierunku twórców Finala i na szczęście tak się nie stało. Dodatki i remont znanych nam lokacji prawie za każdym razem zdają się być sensowne, potrzebne i mile widziane, jakbyśmy byli w jakimś horrorowym domu do poznania. Przykładowo, pewna zwyczajna lokacja z oryginału, która kiedyś była ledwie prostym, liniowym korytarzem, tu staje się bardziej rozbudowanym miejscem z jakimś fajnym pomysłem na siebie czy nową zagadką. I podkreślam, to nowe wcielenie podoba mi się najbardziej. I o dziwo, choć wiele etapów jest bardziej rozbudowanych i gra zdaje się być ogólnie większa niż oryginał czwórki i o wiele większa niż ostatnie remake'i, tak nie czuć tego jakoś szczególnie po czasie gry. Nie czuję, jakbym gdzieś biegał za długo, jakby coś było rozwleczone tak jak w Finalu. A po 5 godzinach spędzonych z oboma wersjami tej gry, gdzie jestem w mniej więcej w podobnym miejscu fabuły, czuję, jakbym w remake'u grał więcej i dłużej. Nie wiem jak to działa, ale działa bardzo dobrze. A, i jeszcze ciekawostka. Czapki z głów za to, jak rozbudowano pewną lokację po pewnym bossie, która kiedyś świeciła pustkami, a teraz, no cudo. Japonia może i ma wyspę królików, ale Hiszpania z Residenta ma wyspę kurczaków. A, i proszę nie pytajcie mnie w komentarzach, jak ten remake ma się do chociażby remake'u Dead Space'a, bo no, jeszcze nie grałem, więc się nie wypowiem. Mówiąc o zmianach względem pierwowzoru, trzeba poruszyć jeszcze jedną istotną kwestię. Zawsze kiedy twórcy gier mówią o, w cudzysłowie, uwspółcześnianiu czegoś, o robieniu odświeżonej wersji dla nowego pokolenia, to trochę nóż w kieszeni mi się otwiera, bo niesie to często ze sobą pewne niepotrzebne głupotki. Jak dla mnie, podkreślam, bo to bardzo subiektywne, remake i na tym polu sprostał zadaniu. W 99%. Kiedyś pewne sceny i dialogi w RE4 może i trochę żenowały, może i nie zwracali na nie uwagi aż tak, ale dziś, wracając do gry z 2005 roku, żenują bardziej, a w gorszych przypadkach budzą nawet dyskomfort. I już tłumaczę. Zacznijmy od prześności i kampowości starych rezydentów. Nieraz bezsensowne dialogi, one-linery bardziej cheesy niż w tych gorszych filmach akcji lat 80., a do tego Jill Kanapka i inne absurdy. Haha, ale dziś, szczególnie w tych mroczniejszych i bardziej poważnych remake'ach, pewne rzeczy po prostu nie pasują. Dobrze więc, że miejscami w Resident Evil 4 Remake napisano pewne kwestie od nowa, postacie są bardziej wiarygodne. I okej, zostały takie klasyczne suchary jak: hej, gdzie wszyscy idziecie na bingo? Where's everyone going? Bingo? Tak scenariusz remake'u brzmi współcześnie i autentycznie, a nie jak coś, co kiedyś pisali Japończycy bez znajomości angielskiego i co dla nich brzmiało cool. I na szczęście nie ma takich łamiących czwartą ścianę głupot w stylu: o Leon, masz tu instrukcję gry, zapoznaj się z nią, żeby lepiej grać. Choć nie ukrywam, niektóre z takich zmian są dla mnie ciut niepotrzebne. Przykładowo, w 2005 roku Luis pytał Leona o fajkę, na co ten mówi: nie, sorry, mam tylko gumę do rzucia. Kiedy dziś Leon musi nas i Luisa pouczyć: ej, ale wiesz, że palenie jest szkodliwe. No ja wiem, ale po co to komu? To ma być krwawy i mroczny horror, a nie szkolna kampania antytytoniowa. Dalej, muszę wspomnieć o Ashley, chyba najbardziej znienawidzonej postaci z gry, zarówno fabularnie, jak i mechanicznie. Segmenty eskortowe doprowadzają mnie kiedyś do szewskiej pasji, a piskliwy głosik dziewczyny i jej częste
śniły mi się po nocach częściej niż głos piły mechanicznej. I dzięki Bogu, Ashley tym razem, zarówno na płaszczyźnie gameplayowej, jak i fabularnej, jest po prostu okej. A to naprawdę sporo. Przede wszystkim nie irytuje. Aktorka głosowa się spisuje, a współczesna wersja bohaterki jest jakoś tak bardziej wiarygodna i budząca naszą sympatię. Na płaszczyźnie rozgrywki zaś, okej, nadal jest to wyzwaniem, żeby dbać zarówno o siebie, jak i o bezbronną młodą kobietę, kiedy atakują nas zmutowani mieszkańcy wsi. Tak nie uświadczymy już takich irytujących sytuacji, a przynajmniej u mnie nie było, dodam, że dopiero kończę grę, gdzie przypadkiem zabijemy postać, bo strzelamy w nogi typkowi, który ją porwał. I w ogóle jakoś tak całościowo czuć, że tym razem twórcy bardziej polubili Ashley, traktują ją jako człowieka, a nie jak kiedyś coś, co istniało tylko po to, żeby w grze mogła znaleźć się mechanika, której i tak gracze nie cierpieli. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ja niestety sobie o tym przypomniałem, to poza tym, że Ashley irytowała graczy, to jeszcze ze strony samych twórców nie brakowało kiedyś kilku dość obleśnych zagrań w jej kierunku. W jednej scenie w pierwowzorze chociażby twórcy uznali, że no niezbędne będzie dla dramatyzmu, żeby zrobić na chwilę ujęcie, gdzie widać jej majty. A chwilę później, kiedy bohaterowie mają zaraz walczyć o życie, scenarzyści stwierdzili, hej, niech ktoś skomentuje, że w sumie to ma fajne cycki. President equipped his daughter with ballistics too. I chyba twórcy byli bardzo dumni z tego żartu, bo nawet powtórzyli go potem w achievementie, w reedycji gry. Nic tylko się zgłosić na jakąś polską noc kabaretową. I kurde, nie zrozumcie mnie źle, nie chcę tutaj popadać w absurdy rodem z cancel culture, gdzie wyjmuję coś sprzed kilkunastu lat i pastwię się, oceniam przez pryzmat współczesnych standardów i wartości, ale jednak czuć jakby tym razem twórcy troszkę bardziej lubili Ashley, traktują ją lepiej, przez co wyszła im ciekawsza postać, o którą gracz chętniej się troszczy i którą gracz bardziej lubi. Po prostu. Podsumowując. Zrobienie remake'u gry kultowej, która dla rzeszy graczy jest wręcz 10 na 10, dla wielu nie zestarzała się prawie wcale, jeszcze wydać to z czystym sumieniem, jakby to faktycznie miało sens, jakby to odświeżenie i uwspółcześnienie było potrzebne, a nie było tylko skokiem na kasę, to no trudne zadanie. Ale jak dla mnie, Capcom chyba mu sprostał. Czy remake 4 będzie tak istotny dla branży i tak przełomowy jak kiedyś jego pierwowzór? No wątpię, ale w sumie to nie musi. To faktycznie jest fajna opcja na zapoznanie się z tytułem dla młodszych graczy, którzy mogli polubić serię ze sprawą remake'ów, czy ostatniego Village. I co ważne, a dla takich starych pryków jak ja chyba najważniejsze, to po prostu świetny Resident Evil i tytuł oferujący na tyle nowości i zmian, że nawet jak ktoś zna na pamięć grę, na której bazuje, może się wciągnąć i może się nieraz zaskoczyć. Mam teraz tylko nadzieję, że seria na chwilę przystopuje z tym remake'owaniem samej siebie, bo znaleźliśmy się teraz w dość dziwnym miejscu, gdzie w ciągu ostatnich 6 lat mieliśmy tylko 2 duże nowe Residenty i aż 3 duże remake'i. Zaraz się skończą gry do remake'owania, Capcom, opamiętajcie się. I to tyle. Trzymajcie się. Na razie.